Nazywam się Bartek Gajos i jestem historykiem. W Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia staram się znaleźć odpowiedź na pytanie, jaką rolę przeszłość odgrywa dzisiaj. Profesor Grzegorz Motyka, historyk, dyrektor Instytutu Studiów Politycznych PAN, specjalizuje się w tematyce polskiego podziemia w trakcie II wojny światowej i stosunkach polsko-ukraińskich. Panie profesorze, pan się zajmuje polskim podziemiem od ponad 30 lat. Z historią jest tak, że ona żywi się zmianami politycznymi i zmiany polityczne, które zaszły w 89, a też w 91 roku, sprawiły, że historycy mogli sięgnąć do archiwów dotychczas niedostępnych. I jakie pan miał wtedy pytania w latach 90, na które udało się odpowiedzieć przez te 30 lat? Myśmy przede wszystkim chcieli się dowiedzieć, jak tam było naprawdę. Razem z profesorem Rafałem Wnukiem prowadziliśmy badania na temat współpracy polsko-ukraińskiej po II wojnie światowej, kiedy polskie i ukraińskie podziemie zawarło sojusz przeciwko władzy komunistycznej. I pamiętam do dziś, jak wielki sprzeciw także społeczny budziły nasze badania, to znaczy po tych pierwszych artykułach. Przychodziły jakieś listy do redakcji, że przecież to nieprawda, to wcale nie tak, że nie wiem, Jaruzelski wcale nie walczył po stronie komunistycznej w 1946 roku i musiałem sięgać aż po wspomnienia Jaruzelskiego, żeby pokazywać, że nie, był w tym Hrubieszowie, rzeczywiście zwalczał nie tylko ukraińskie, ale także polskie podziemie. Z tego, co pan mówi, to te lata 90. to było trochę odkłamywanie tego, co było w trakcie PRL-u i weryfikowanie tego, co pisano w PRL-u. I pan uważa, że ten nurt i takie myślenie cały czas istnieje w historiografii dzisiaj, w 2021 roku, czy już wyszliśmy od tego? W pewien sposób wyszliśmy, bo my jednak poznaliśmy bardzo dobrze faktografię wielu wydarzeń powojennych i nie tylko. Wystarczy tutaj spojrzeć chociażby na całą sprawę powojennego polskiego podziemia. Cała masa publikacji się na ten temat ukazała. Wystarczy tutaj przypomnieć Atlas Podziemia przygotowany przez Rafała Wnuka i Sławka Poleszaka we współpracy z dziesiątkami właściwie autorów, które pokazuje taki całościowy obraz tego fenomenu, można powiedzieć. Dzisiaj wiele tych publikacji, tych najnowszych, które się ukazują, często mają taki lekko hagiograficzny charakter, bym powiedział. Chodzi już nie tyle o odkrywanie rzeczywistości, ale w wielu wypadkach wręcz o stworzenie bardziej pewnego kultu tej formacji niż rzeczywistego spojrzenia na ówczesne wydarzenia. Ja myślę, że to jest w gruncie rzeczy z dużą stratą. Nie tylko dla historyków, ale dla nas wszystkich, bo ta prawdziwa, fascynująca historia zaczyna się wtedy, kiedy zaczynamy odkrywać rzeczywistość, układać te puzzle i dowiadywać się tak jak było w istocie. Siostra profesor Witkowska na studiach historycznych kiedyś mówiła, że historyk musi być jak detektyw. I może dam panu przykład, bo bardzo wiele się mówi o Zygmuncie Szendzielarzu Upaszce. Bardzo słusznie, bo to jeden z najlepszych, może nawet najlepszy powojenny polski partyzan. Błyskotliwy dowódca, nie przegrał chyba żadnego starcia. Z wojskami niemieckimi, sowieckimi. Wychodził właściwie z każdej opresji obronną ręką. Ale to, co oddaje doskonale jego postawę i to, że jego żołnierze traktowali go i wówczas, i po wojnie z taką ogromną nabożnością, a przypomnę, że wśród jego żołnierzy był również Paweł Jasienica, znany chyba wszystkim historyk, i on też nigdy o swoim dowódcy nie powiedział złego słowa, wynikało z faktu, że on potrafił do samego końca, aż do samego momentu egzekucji, bo schwytany, został skazany na karę śmierci i stracony, zachować godność i troszczyć się o swoich żołnierzy. Jest taki wstrząsający moment w trakcie procesu, kiedy na pytanie, czy wydał rozkaz egzekucji, czy zabicia jakiejś osoby, on odpowiada, że nie. I w tym momencie sędzia mu mówi, no ale przecież ma tutaj zeznania jego podwładnego, który mówi, że dokonał takiej egzekucji na jakimś funkcjonariuszu na rozkaz Upaszki. I wtedy Upaszka mówi, składa oświadczenie, że on może pewnych rzeczy nie pamiętać, ale jeżeli ktoś z jego żołnierzy zeznaje,
że wykonał pewne rzeczy na jego rozkaz, to rzeczywiście tak było. I to jest, no, niby ktoś by powiedział zwykłe oświadczenie, ale on w gruncie rzeczy mówi, sądźcie mnie, a nie moich ludzi. Ja widziałem setki akt procesowych. Zapewniam pana, że to jest postawa absolutnie wyjątkowa. Jednym z takich pierwszych chyba publikacji jeszcze w okresie PRL-owskim, która do dzisiaj jest aktualna i stanowiła pewien przełom, to były wywiady przeprowadzone przez Teresę Torańską z komunistycznymi dygnitarzami. I ona rozmawiała tam między innymi z Jakubem Bermanem, czyli takim jednym z trzech najważniejszych w gruncie rzeczy polityków komunistycznych zaraz po wojnie. I na pytanie o to, co robiła Armia Czerwona w tym okresie II wojny na ziemiach polskich i tuż po wojnie, Berman odpowiadał w ten sposób. Armia Czerwona robiła wywózki, zgadza się, ale w swojej obronie i też tylko w czasie wojny oraz w pierwszych gorących miesiącach po, dopóki nie nastał pokój. Potem zaprzestała. Czy Armia Czerwona rzeczywiście, prowokacyjnie zapytam, robiła wywózki i walczyła z podziemiem w swojej obronie, czy tam był jeszcze jakiś inny zamysł polityczny? On w sposób oczywisty uładza rzeczywistość, bo jednak należy pamiętać o tym, że celem Stalina, Związku Sowieckiego było doprowadzenie do tego, żeby Polska po pierwsze stała się całkowicie zależna od Związku Sowieckiego, po drugie, żeby złamać tam wszelki opór i polscy komuniści mieli pełnię władzy politycznej. I to, co się działo w roku 1944-1945, to oczywiście były wywózki, to oczywiście były krwawe represje, ale co ważniejsze, i to nam pokazały dopiero badania lat 90., okazało się, że właściwie w roku 1945 wszystkie te operacje przeciwko polskiemu podziemiu, które kończyły się sukcesem, były prowadzone przez wojska NKWD, lub funkcjonariuszy UB, którymi kierowali z kolei dyskretnie instruktorzy sowieccy. Bez wsparcia NKWD-istów władza komunistyczna by się po prostu zwyczajnie nie utrzymała. Dopiero od roku 1946 widać wyraźnie, że zwalczanie podziemie przejmują na siebie formacje, które w międzyczasie polscy komuniści stworzyli i zaczęli nadzorować, wychowywać w takim duchu. Myślę tutaj przede wszystkim o Korpusie Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I od 1946 roku coraz więcej działań przeciwko polskiemu podziemiu już prowadzą polscy komuniści faktycznie samodzielnie. Z drugiej strony wydaje się, że polskim komunistom ta pomoc moskiewska trochę ciążyła, bo ja sobie przypominam taką wypowiedź Gomułki z lata 1945 roku, w której on mówi do swoich towarzyszy, że mogą nas wyzywać od najgorszych, byleby mówili, że jesteśmy polską partią komunistyczną, a nie moskiewską. Jak oni godzili właśnie to, że bez NKWD, bez wsparcia Armii Czerwonej nie byłoby w zasadzie władzy PPR-u i później PZPR-u w Polsce? To słusznie pan zauważył, że rzeczywiście się do tego nie przyznawano za bardzo. Starano się schować wojska sowieckie w takim tle, w miarę możliwości, dlatego no, kładziono bardzo duży nacisk na tworzenie tych formacji kabewiackich, które byłyby gotowe do zwalczania podziemia za wszelką cenę i prowadzenia też takich niekiedy bardzo brutalnych przecież represji wobec własnemu społeczeństwu. I to jest ciekawe, że potem przez całe lata PRL-u tworzono taki mit, że własnymi siłami dokonaliśmy tutaj rewolucji społecznej i narodowej. W rzeczywistości to jest tak, że dopiero wybory ze stycznia 1947 roku do Sejmu Ustawodawczego zostały sfałszowane przez polskich komunistów samodzielnie i ekipa sowiecka je tylko nadzorowała ten fałsz. Natomiast jeszcze w czerwcu 1946 roku referendum dokonuje już no, bezpośrednio, można powiedzieć, ekipa pułkownika Pałkina i ona odpowiada całkowicie, można powiedzieć, od początku do końca za fałszerstwa tam dokonywane. Ale w tym 1947 roku to Bierut prosi Sowietów, aby 64. Dywizja NKWD została jeszcze parę miesięcy, bo Sowieci chcieli ją wycofać jesienią 1946 roku, uznając, że ta władza polskich komunistów jest już stabilna. A gdyby coś się zachwiało, to po prostu wkroczą oddziały Armii Czerwonej, Północnej Grupy Wojsk i przywrócą w cudzysłowie porządek.
Natomiast okazało się, że nie, że Bierut poprosił, żeby te oddziały jeszcze chwilkę pozostały, bano się, jak polskie społeczeństwo zareaguje na taki fałsz wyborczy ze stycznia 1947 roku. A czy my dzisiaj w ogóle jesteśmy w stanie już powiedzieć z całą pewnością, ile wojsk Armii Czerwonej, jakie dywizje Armii Czerwonej walczyły z polskim podziemiem w trakcie II wojny i tuż po II wojnie? Na ten temat oczywiście mamy pełną informację, bo tak patrząc od południa, można powiedzieć, to przez za każdym frontem sowieckim szła jedna dywizja NKWD w styczniu 1945 roku. I patrząc od południa, były to 59. i 58. dywizja NKWD. 58. była o tyle ciekawa, że w pewnym momencie jej obszar odpowiedzialności to się rozciągał od Drezna aż po Rzeszów i Leżajsk. Wyżej to była 64. Dywizja, która szła za pierwszym frontem białoruskim, właściwie przez całą centralną Polskę. Ona, jej centrum dowodzenia to było po zajęciu Łodzi, właśnie w Łodzi. Tam się mieścił sztab tej dywizji aż do początku 1947 roku i jej pułki były potem rozdzielone przez po wszystkich właściwie województwach tam, gdzie walczyło polskie podziemie. Drugi pułk NKWD, co ciekawe, z tej dywizji miał za zadanie zajęcia Warszawy i przeczesania Warszawy w razie, gdyby w styczniu 1945 roku napotkano tam jeszcze jakiś opór polskiego podziemia. Tutaj zresztą koledzy z IPN-u odkryli, że jedna z siedzib NKWD mieściła się na Pradze. Niedawno zrobiono tam miejsce pamięci. Oprócz tego była jeszcze 63. Dywizja NKWD, która z kolei działała na Pomorzu Gdańskim, potem Pomorzu Zachodnim. I w latem 1945 roku z nad Morza Czarnego właściwie została przerzucona do Białegostoku 62. Dywizja NKWD. Zasłynęła chyba najbardziej tym, że to z jej ręki zginął w 50 roku dowódca ukraińskiej powstańczej armii Roman Szuchewicz, ale zaczynała swoje działania od Polski, od Białegostoku i obław prowadzonych na Białostocczyźnie. To też jest ciekawe, że oprócz tych wojsk, które były bezpośrednio podporządkowane głównemu instruktorowi NKWD przy Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, którym był, przypomnijmy, najpierw generał Iwan Sierow, a potem Sylwanowski, czyli także bardzo ważny funkcjonariusz w strukturze SMIERSZA, a na końcu pułkownik Dawidow. Jednocześnie działały pułki NKWD, które odpowiadały za osłonę północnej grupy wojsk. I tu doszło do bardzo, z punktu widzenia oczywiście historyka, interesującego splotu wydarzeń w 1946 roku, bo paradoksalnie to wtedy, w pierwszej połowie 1946 roku, doszło do bardzo wielu napadów na żołnierzy Armii Czerwonej. Polskie podziemie dokonało wówczas bardzo wielu takich aktów partyzanckich, dywersyjnych. Niekiedy to prowadziło do otwartych bitew z NKWD-stami, między innymi jedna z nich miała miejsce w rejonie Zwolenia. I wówczas odpowiedzialny za zwalczanie, za bezpieczeństwo północnej grupy wojsk, tyłów północnej grupy wojsk, generał Rogozin proponował nawet, żeby bardzo mocno wzmocnić jego siły i dać mu narzędzia, które by mu pozwoliły na przeprowadzenie takiej pacyfikacji w Polsce. I bardzo ciekawa jest reakcja na to Moskwy, która wówczas decyduje o tym, czyli latem 1946 roku, o wycofaniu wojsk NKWD z Polski. Znaczy słusznie uznano, że przyjęcie propozycji Rogozina doprowadzi nie do osłabienia polskiego oporu, ale wprost przeciwnie, do jego wzmocnienia, ponieważ Polacy, widząc, że mają do czynienia z wojskami sowieckimi, tym bardziej będą stawiali opór. Uznawano słusznie, że lepiej sobie z polskim społeczeństwem poradzą oddziały kabewiackie, w których służyli ludzie z poboru. W związku z tym każdy taki pobór jednocześnie wzmacniał władzę Polskiej Partii Robotniczej, bo przybywało jej po prostu ludzi, którzy byli
pozytywnie ustosunkowani do jej rządów. I wtedy od jesieni 1946 roku te wojska wewnętrzne NKWD z Polski są wycofywane właściwie, no, do początku 1947 roku wychodzą. Pozostają, ale już w takich odizolowanych garnizonach wojska Armii Czerwonej, wiadomo, że aż do lat 90. A pan wspomniał o sukcesach polskiego podziemia w walce z Armią Czerwoną i z wojskami NKWD, i jednym z symboli tego zwycięstwa jest zdobycie więzienia w Rembertowie numer 10, w którym był przetrzymywany m.in. pułkownik Fildorf, Nil, pod swoim jeszcze fałszywym nazwiskiem. Tych zwycięstw było de facto niewiele, ale czy one coś realnie zmieniały w sensie, nie wiem, politycznym, społecznym? Ja myślę, że warto spojrzeć na to z takiej szerszej perspektywy. Mamy do czynienia właściwie z jednym ciągłym procesem. Znaczy w roku 1939, kiedy Niemcy i Sowieci zajmują teren II Rzeczypospolitej, powstają setki organizacji podziemnych. Spontanicznie ludzie zaczynają organizować ruch oporu i następnie te organizacje są scalane przez emisariuszy polskiego państwa podziemnego w jedną potężną siłę, w jedną armię krajową. Słusznie jesteśmy dumni z tego, że w 1944 roku ta armia krajowa, polskie państwo podziemne, to jest od 300 do 400 tysięcy ludzi. Kilkadziesiąt tysięcy z nich to przecież będą ludzie pod bronią. Można tu spojrzeć na liczące po kilka tysięcy formacje, nie wiem, żołnierzy 27 Wojskowej Dywizji Piechoty AK, powstańców lwowskich, żołnierzy Wileńskiej Armii Krajowej, ale także chociażby powstańców warszawskich, czy oddziały akowskie kadrowe z Lubelszczyzny czy Białostocczyzny, które prowadziły walki z Niemcami. I od końca 1944 roku, kiedy wchodzą Sowieci, zaczyna się proces odwrotny. To znaczy dochodzi do defragmentaryzacji polskiego podziemia. Ono zaczyna, tak jak wcześniej było scalane, tak w tym momencie zaczyna być rozbijane na kolejne organizacje. Najpierw tworzą się takie dwa wyraźne, a właściwie nawet trzy wyraźne nurty podziemia. To znaczy jeden jest poakowski, mieści się w takim nurcie podziemia demokratycznego, a drugi to jest podziemie narodowe. I one walczą, można powiedzieć, dzisiaj ich nazywamy wspólnie nazwą żołnierzy wyklętych, ale to są formacje, które walczą o zupełnie inną Polskę. I co więcej, one mają też zupełnie inne cele, nawet tej wojny partyzanckiej, bo narodowcy uważają, upraszczając oczywiście bardzo mocno, że ta walka partyzancka jest czymś naturalnym. Podziemie poakowskie, a przynajmniej jego kierownictwo, raczej uważa, że ta walka zbrojna jest ostatecznością i utrzymuje oddziały zbrojne wtedy, kiedy nie może z punktu widzenia samoobrony społecznej, zdaniem dowódców, zrobić inaczej. I wracając do pana pytanie o tego typu akcje, jak ta, która miała miejsce w Rembertowie, bardzo wiele z nich, w 1945 roku zwłaszcza, miało charakter samoobrony. To znaczy koledzy postanowili uwolnić kolegów. To znaczy uznawano, że skądinąd słusznie, że aresztowania są po prostu zwykłymi prześladowaniami politycznymi. Miano ukrytą broń. Uznawano, że w związku z tym należy przynajmniej podjąć próbę ich odbicia. Wiele akcji podziemia w późniejszych latach także ma charakter takiej samoobrony ludowej przed nadużywaniem władzy przez komunistów. To zupełnie nam często umknęło. Nastąpiła taka mitologizacja, można powiedzieć, tych wydarzeń. I co ciekawe, tutaj spojrzenie komunistyczne i dzisiejsze hagiograficzne bardzo często się ze sobą zbiegają, ponieważ i w jednym, i w drugim kładzie się akcent na to, że ten opór rzekomo prowadzili przeciwko komunistom właśnie ludzie z dobrych domów, ziemianie. W rzeczywistości drugiej połowy lat 40. znakomita większość tych ludzi, którzy są w lesie, to są chłopi, to są zwykli chłopi po kilku klasach szkoły podstawowej. Część tych dowódców to są po prostu zwykli chłopi, którzy po prostu uznają, że są, no, przeciwni władzy komunistycznej. Ta władza im się kojarzy jak najgorzej. Uważają, że Polska nie jest wolna, jest zdominowana przez Sowiety. I
walczyli o taką wolność, w tym wolność do wyznawania własnej religii w taki sposób, jak potrafili. Nie przypadkiem Paweł Jasienica, o którym wspominałem, pisał, porównywał działania powojennego podziemia do buntu w Wandei z czasów rewolucji francuskiej, bo on własnymi oczyma obserwował, że ten opór ludowy był powszechny. Bardzo wielu z kolei dowódców partyzanckich, tych takich najsłynniejszych, to byli na przykład wiejscy nauczyciele, którzy uznawali po prostu za swój obowiązek, żeby pozostać w lesie, dalej opiekować się tymi młodymi ludźmi, za których wzięli odpowiedzialność w czasie wojny, a jednocześnie w ich etosie było no nie do wyobrażenia, że o tą wolną Polskę, o której się uczyli najpierw, a której potem uczyli dzieci w szkole, że nie będą walczyć. I tutaj można przywołać, nie wiem, chociażby Sojczyńskiego, Warszyca czy Radziwonika, Olecha, który z kolei walczył na zachodniej Białorusi z władzą. Wyszliśmy w naszej rozmowie od Katynia, który jest takim symbolem odkrywania zbrodni. A inną taką zbrodnią, która no, cały czas jest owiana tym nimbem tajemnicy, to jest obława augustowska. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia prowadziło badania na ten temat. Pan w nich uczestniczył. W ramach obławy zginęło co najmniej 600 osób. My wciąż nie znamy miejsca pochówku. Natomiast ja chciałem pana zapytać, po co? To znaczy, dlaczego Sowieci zdecydowali się coś takiego zrobić? Obława augustowska była jedną z wielu obław przeprowadzonych wówczas, można powiedzieć, od Bałtyku po Karpaty. Ona się wiązała najprawdopodobniej z konferencją w Poczdamie. Sowieci uznawali, że może dojść do wybuchu III wojny światowej. Jak sobie przypomnimy, że chociażby Brytyjczycy wręcz opracowali projekt takiej wojny i nawet takiego prewencyjnego uderzenia, a Sowieci doskonale o tym wiedzieli, że taki plan leży na stole, to można sobie uświadomić, że nie było to z ich perspektywy nierealne. Dlatego uznali, że tych parę miesięcy należy wykorzystać na przeprowadzenie szeregu obław przeciwpartyzanckich i zniszczenia podziemia, które w momencie wybuchu III wojny światowej może się okazać jeszcze groźniejsze niż było w rzeczywistości. Obława augustowska dlatego się wyróżniła, ponieważ przeprowadziły ją jednostki Armii Czerwonej. Co ciekawe, bez pomocy wojsk wewnętrznych NKWD, co było raczej wyjątkiem niż regułą. I rzeczywiście ta operacja była prowadzona tak sumiennie, według sowieckich zasad. Jak kogoś trzeba aresztować, jest na liście, to go aresztujemy. W efekcie no, kilka tysięcy osób, około 7 tysięcy zostało zatrzymanych. Dokonano ich filtracji, czyli sprawdzenia, kim oni są. 600 osób uznanych za członków polskiego podziemia, co najmniej 600 osób zostało wówczas rozstrzelanych. Miejsca pochówku ich nie znamy. Ale właśnie dlatego, że jej końcem była tak potężna egzekucja, a to już było po zakończeniu II wojny światowej, bo w lipcu 1945 roku, to dlatego pozostało to w pamięci ludzi tych miejscowych, żyjących na Suwalszczyźnie, jako no, pewna trauma i rana, która rana pamięci, która do dzisiaj właściwie nie została zagojona. Z naszych badań wynika, że tego typu egzekucji właściwie mogłoby być więcej, gdyby komuniści realizowali te operacje w innych regionach, także Polski, na tyle sumiennie, na ile nakazywały im wręcz rozkazy. Kilka dywizji Wojska Polskiego prowadziło podobne operacje w białostockim, w lubelskim, w rzeszowskim, tylko że żołnierze Wojska Polskiego nie bardzo chcieli się bić z polskim podziemiem. Oni patrzyli przez palce na to, co się dzieje. W związku z tym no, władze nawet nie mogły dokonywać takich egzekucji, bo wtedy by to z ich punktu widzenia mogło wręcz doprowadzić do tego, że doszłoby do jeszcze większych dezersji wśród własnych żołnierzy.
z perspektywy sowieckiej to, byli, no, to była wroga ludność, która patrzyła na nich niechętnie. A w związku z tym, no, mówiąc językiem stalinowskim, to czy to tych osób rozstrzelanych było kilkaset czy więcej, to z ich punktu widzenia było wręcz faktem statystycznym. To w ogóle się tym nie przejmowano. I dlatego to na nas dzisiaj robi ogromne wrażenie. I niewątpliwie jest tak, że historia tej obławy, fakt, że ona została dokonana po II wojnie światowej, właściwie pomiędzy Blajburgiem a wojną w Jugosławii, moim zdaniem nie było podobnej masowej zbrodni na egzekucji na terenie Europy, no, czyni to te wydarzenia rzeczywiście czymś wyjątkowym, wartym zbadania, przyjrzenia się im bliżej i właściwie takiemu przyglądaniu się ciągle na nowo. Ja należę też niewątpliwie do tych osób, które uważają, że Polska ma obowiązek wszystkich tych ludzi rozstrzelanych za to, że uznano ich jako właśnie polskich żołnierzy, żołnierzy polskiego podziemia, po prostu odnaleźć i pochować. Mam nadzieję, że kiedyś to zostanie zrobione. Jak patrzy pan na obławę augustowską z szerszej perspektywy działań sowieckich w Europie Środkowej i Wschodniej, to pan dostrzega wyjątkowość tego wydarzenia, czy możemy gdzieś znaleźć jakieś analogie w działalności Sowietów? Ona mieści się całkowicie w logice komunistycznego systemu, tej takiej logice, która była przerażająca dla wielu osób od samego początku, od bolszewickiego przewrotu, który zakładał, że pewne grupy społeczne, całe klasy powinny zostać fizycznie eksterminowane. I z tego punktu widzenia, no, nie jest niczym zaskakującym, że komuniści, zwłaszcza stalinowscy komuniści, uznawali masowy mord, egzekucję za sposób na eliminowanie problemu politycznego. Nie traktowano tego, jakkolwiek to może dla niektórych być przerażające, jako coś złego. Często się przytacza anegdoty dotyczące Stalina. Dwie są takie szczególnie poruszające, kiedy on mówi, że śmierć jednego człowieka to coś poruszającego, śmierć już setek tysięcy to jest fakt statystyczny, czy druga, kiedy nakazuje rozstrzelać kolegę i przywołuje się fakt, że ten kolega kiedyś mu pomógł w jakiejś sytuacji, on odpowiada, że nie jest psem, bo odczuwać jakieś przywiązanie. To nie tyle są świadectwa bezduszności Stalina, co jego takie marksistowsko leninowskie, stalinowskie wyznanie wiary, które mówi, że aby dokonać tej wielkiej, wymarzonej marksistowsko-leninowskiej rewolucji, trzeba po prostu w ten sposób postępować i odrzucić wszelkie wahania czy poruszenia sumienia jako takie burżuazyjne naleciałości, które są wręcz fałszem. Kiedy tak spojrzymy na komunizm, to mam wrażenie, że lepiej zrozumiemy jego zbrodniczą naturę. Ja mam a propos anegdot związanych ze Stalinem i jego sposobu prowadzenia polityki, to ja sobie przypominam taką sytuację na konferencji w Teheranie, kiedy on w obecności Roosevelta, prezydenta Stanów Zjednoczonych, i Churchilla, premiera Wielkiej Brytanii, wznosi toast za rozstrzelanie po wojnie 50 tysięcy żołnierzy niemieckich. Roosevelt wziął to za żart, natomiast Churchill, mając zapewne w pamięci zbrodnię katyńską, bo on już wtedy się tego domyślał, miał opuścić salę w ramach protestu. Roosevelt starał się łagodzić tę sytuację i mówił, że może nie 50 tysięcy, ale 49,5 tysiąca rozstrzelamy. Sytuację udało się załagodzić, natomiast to myślę, że pokazuje dobrze naturę Stalina i tego, w jaki sposób on działał. I z tej całej naszej rozmowy wyłania się taki obraz, że użycie siły to było absolutnie coś naturalnego i gdyby polscy komuniści nie otrzymali tego wsparcia ze strony Sowietów, to problematyczność instalacji tego reżimu byłaby bardzo trudna.
Dzisiaj w debacie publicznej funkcjonuje wiele określeń na ten okres II wojny, kiedy Sowieci wkraczają na terytoria Polski, ten okres powojenny. Mówi się o sowieckim protektoracie, pisze się o okupacji, mówi się o wyzwoleniu, jak mówi propaganda rosyjska. Często przywołuje się też cytat węgierskiego pisarza Sándora Márai'a, że czerwonoarmiści wyzwolili Europę Środkowo-Wschodnią, ale wolności nie mogli przynieść, bo sami jej nie mieli. Czy my dzisiaj po tych 30 latach badań mamy dobre określenie na to, co się działo w Polsce w tym czasie? Ja myślę, że ta wypowiedź Márai'a jest bardzo, bardzo trafnie oddaje rzeczywistość, kiedy próbujemy spojrzeć i ocenić zmagania Związku Sowieckiego z niemiecką Wielką Rzeszą. Bo rzeczywiście to też sobie warto uświadomić, że Niemcy nieśli nam po prostu biologiczną zagładę. Sowieci przynosili takie ideologiczne zniewolenie. Profesor Kersten, słusznie znana, wybitna polska historyczka, zwróciła uwagę, że do momentu powstania tymczasowego rządu jedności narodowej w czerwcu 1945 roku, kiedy wszedł do tego rządu Mikołajczyk, Polska faktycznie znajdowała się pod sowiecką okupacją. Że z punktu widzenia prawa międzynarodowego nie da się inaczej ocenić tego, co wówczas miało miejsce, niż jako bezpośrednia okupacja. Ale jednocześnie jest już podmiotem prawa międzynarodowego i nie sądzę, aby określanie tego, co miało miejsce w Polsce od połowy 1945 roku do 1989 roku jako okupacja było trafne. Raczej, myślę, można mówić o komunistycznej dyktaturze, która do samego końca, i tu z kolei się nie zgadzam z tymi kolegami, którzy twierdzą, że po 1956 roku ten komunizm traci taki rys totalitarny. Moim zdaniem ambicje totalitarne komunizm miał aż do samego końca, to znaczy on chciał sprawować całkowitą pieczę nad sumieniami, poglądami, światopoglądem wszystkich swoich podopiecznych do samego końca, tylko że już fizycznie nie był w stanie tego realizować. Poza tym bardzo wielu polskich komunistów, członków partii komunistycznej po prostu zwyczajnie wchodziło w ten system już z powodów czysto takich, można powiedzieć, merkantylnych, materialnych, w czym o tyle nie było nic złego, że paradoksalnie najgroźniejsi dla polskiego społeczeństwa byli ci właśnie zideologizowani komuniści, którzy bardzo często byli zwolennikami bardzo brutalnych działań represyjnych. Natomiast tym takim zdystansowanym wobec ideologii chodziło po prostu o to, żeby w miarę normalnie w tym PRL-owskim domu dało się funkcjonować im samym, ale też innym Polakom. Dziękuję, panie profesorze. Dziękuję bardzo.